Ewa Pietrzyk-Zieniewicz. Bardzo proszę. Ja tutaj zresztą stąd się zwracam o ewentualną jeszcze minutkę, że mam tutaj nawet ściągi, a to po to, iżby się wykładowo nie rozgadać, bo to jest temat rzeka. Twierdzę, że trzeba rozmawiać. Jest to nam potrzebne jak powietrze. I w takim razie zacznę od już klasyka. Tam w pewnym momencie, przy innych okolicznościach, pan Donald Tusk powiedział, będę protestował, żebym tu sam miał stać. Inne były okoliczności, inny temat, ale ja też będę nawoływać, krzyczeć, prosić. Proszę państwa, poprzyjcie nas, trzeba rozmawiać. Zatem Adren, ja sobie zdaję sprawę, że w samym sformułowaniu, iżby przywrócić w Polsce państwo prawa, jest zawarte w sensie logicznym ukryte założenie, że dziś Polska takim państwem nie jest. Ja nie jestem prawnikiem. Z perspektywy obywatela twierdzę, rzeczywiście nie jest. Podzielam tę opinię. Nie jest, bo nie jest państwem prawa państwo, w którym ustawa zasadnicza, konstytucja, jest niejednokrotnie naruszana, a to w różny sposób. Kwestie niezgodne z jak gdyby intencją rządzących nie są podejmowane. To można tutaj dowieść tego, analizując chociażby ilość spraw umorzonych przez dzisiejszą prokuraturę i obejrzeć powody, dla których inne sprawy podejmowane nie są. Dalej, wymogi określane przepisami, niekiedy dość precyzyjnymi, nie są dotrzymywane. No, chociażby ta kwestia sędziowskich nominacji, iżby nie szukać dalej. I wreszcie wyroki sądów, prawomocnych sądów, nie są wykonywane. Stąd nasze kłopoty z Unią Europejską na dzisiaj, ale nie tylko te. Wrócę zresztą do sprawy. I jednocześnie, teraz inna perspektywa, od dłuższego czasu tkwimy w sytuacji, gdzie w sprawach dla kraju najistotniejszych koalicja rządząca i opozycja porozumiewają się de facto przez media, o ile w ogóle można to nazwać porozumieniem. W parlamencie w miejsce dyskusji mamy bardzo często demagogiczne pokrzykiwania, w miejsce dialogu, a to wszak podstawa demokracji, monologi. I to są zwykle oskarżenia przeciwników, argumentacje ad hominem i gorzej, bo ad personam, insynuacje, wszelkiego typu połajanki. To nie jest dialog jako żywo. I fakt, że to się dobrze sprzedaje w mediach, czy też stanowi świetną pożywkę dla memów internetowych, no jako żywo sytuacji nie zmienia, bo niczemu konstruktywnemu takie bytowanie ze sobą w średniej wielkości państwie w Europie, w XXI wieku, no, jako żywo nie służy. I stąd sytuacja patowa. Proszę państwa, my musimy z niej wyjść, bodaj dlatego, że żyjemy w jednym kraju i w tym kraju spokojnie żyć będziemy. W epoce słusznie minionej powtarzaliśmy to moje czasy studenckie. Słuchajcie, ale to jest nasza ojczyzna. A potem, słuchajcie, to była nasza ojczyzna, ten PRL. Myśmy innej nie mieli. I funkcjonowaliśmy w myśl tezy konradowskiej, byle niezbyt daleko od ścieżki honoru. Tyle mogliśmy. A dziś zapędziliśmy się w spory dotyczące rozstrzygnięć, kompetencji, umocowań prawnych, które rzutują praktycznie na wszystkie aspekty funkcjonowania państwa. No przywołam tylko kilka przykładów. Chociażby spór na linii Pałac Prezydencki, środowiska sędziowskie. Kto jest sędzią, a kto nim nie jest. Pan prezydent stoi na stanowisku, że to on powołuje sędziów. No a skoro powołał, to w takim razie sędziowie OWiŻ są absolutnie legalnie orzekającym organem. Środowiska prawnicze, sędziowskie, że nie, bo kto jest powołany z naruszeniem prawa, sędzią być nie może. No dwie racje, być może obie słuszne, ale tylko jedna może dominować, więc musimy rozmawiać. Tu się trzeba dogadać i to
niekoniecznie dlatego, że tak teoretycznie chcemy, ale również dlatego, że ferowane są przez tych sędziów wyroki już dzisiaj grubo ponad milion. Co z nimi robić? I nie daj Bóg, iżby się okazało, że nie wiemy. I ponad milion Polaków nie wie właściwie, od na przykład, czy jest rozwiedziony, czy nie, ten spadek jest jego, czy nie jego. To są zwykłe, ludzkie, codzienne sprawy. Tu już nie chodzi o wielką politykę wszak. Dalej, zobowiązaliśmy się, no dobrowolnie przecież, zobowiązanie podjął w naszym imieniu pan premier, ale ratyfikowane to było przez Sejm, o czym przypominam, że wypłata unijnych pieniędzy na odbudowę nastąpi po wykonaniu zobowiązań w całości. W tym mieści się to rozwiązanie dotyczące rozwiązania Izby Dyscyplinarnej. Ot, nieładnie mi wyszło po polsku. I dziś Unia jest w pacie, bo to wcale nie jest dla Unii wygodne, a my jesteśmy bez pieniędzy. Po prostu bez pieniędzy i to niczego nie zmienia, że no chociażby pan Glapiński, prezes, był łaskaw przedwczoraj powiedzieć, że te pieniądze nam się należą jak psu Micha, o ile dobrze pamiętam. To niczego nie zmienia, nie załatwia. No tu pan prezydent, proszę zauważyć, usiłuje. Ustawa prezydencka już będzie procedowana w parlamencie. Jakoś sprawę rozwiązać, ale i opozycja twierdzi, że nie, bo to są kosmetyczne rozwiązania. Sędziowie pozostają jak byli, tylko te izby być może będą się inaczej nazywać albo oni w innych izbach procedować będą. A i w samej koalicji rządzącej już dziś partia Zbigniewa Ziobry twierdzi, że w życiu nie, takiej ustawy nie poprze. Jak dodamy do tego jeszcze Senat, to ta prezydencka propozycja ma bardzo małe szanse przejścia jakiegoś przez Sejm, utrzymania się. Niektórzy twierdzą, że słusznie. Ale w każdym razie no, musimy rozmawiać. Ten pat nie może trwać wiecznie. Wyroki sądów krajowych też nie są, no proszę państwa, niekiedy w sposób demonstracyjny wykonywane. Chociażby sprawa pana sędziego Juszczyna. Ja nie rozstrzygam, kto miał rację. Sąd rozstrzygnął, że pana Juszczyna należy do pracy przywrócić. I co? Nie. Bo nie. Bo tak zdecydował jego zwierzchnik. No to państwo prawa to nie jest. Ale tu znowu trzeba rozmawiać. Trzeba jakoś decydować. To nie będzie oczywiście proste. Jedni twierdzą jedno, drudzy drugie, a przecież mamy żyć razem. Czyli trzeba rozmawiać, trzeba dialogu, a to będzie trudny dialog, bo obie strony sporu okopały się na swoich pozycjach dziś już praktycznie bez jakiejkolwiek koncyliacyjnej refleksji. Ale trzeba tego dialogu, bo inaczej przyzwalamy, no niestety świadomie, na dalsze anarchizowanie państwa. I trzeba dialogu, bo nie o kształt mebla tu przecież chodzi, ale o wolę przynajmniej rozmawiania. I tu rzeczywiście nasza rola obywateli, rola społeczeństwa. Proszę państwa, trzeba będzie bardzo mocnego, twierdzę, nacisku i bardzo konsekwentnego nacisku na klasę polityczną pod hasłem spotykajcie się i rozmawiajcie, inaczej rozstrzygnąć się nie da. Postawa izolacjonistyczna jest szkodliwa, ona szkodzi krajowi zarówno w relacjach Unia Europejska, świat, Polska, jak i w tych naszych relacjach bardzo wewnętrznych. Bardzo dziękuję. Jeszcze moment. Jeszcze ostatnie zdanie, ale pani profesor, będziemy jeszcze mogli być może powrócić do tego wątku, tylko w następnej rundzie. No, o ile będzie następna runda, dobrze, to tutaj sobie już daruję te relacje opozycja. Koalicja Wybory. Mam nadzieję, że ktoś z państwa mnie zapyta o to, jak to widzę, bo chętnie powiem, bo muszę puentować. Proszę państwa, ta postawa izolacjonistyczna, taka postawa, spycha nas właściwie w jakiś ustrój przeddemokratyczny, plemienny, jakiś swojacki. A przecież my w gruncie rzeczy mamy, proszę państwa, można to nazwać konflikt ustrojowy pomiędzy ustrojem demokratycznym, który jest ustrojem państwa prawa, a autorytarnym, który jest ustrojem siły, który prawo traktuje instrumentalnie, wolontarystycznie i który je zmienia wedle
woli. I już tutaj postawmy kropkę, pani profesor. Te dwa ustroje się ze sobą nie pogodzą, a my musimy szukać konsensusu. Wrócimy do tego. Dziękuję bardzo. Ewa Pietrzyk-Dzieniewicz. W wydłużonej formule rozumieją państwo, z jakiego powodu...